Zmiana warty. Witam Was, ja nazywam się Kacper Odżywołek. Ostatnio miałem okazję przeprowadzić wywiad z kapitanem Karolem Cierpicą, byłym żołnierzem 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, spadochroniarzem. Dzień dobry, ze mną jest kapitan Karol Cierpica, żołnierz, który przeżył w Afganistanie 3 misje i ta ostatnia była dość znacząca dla historii naszego bohatera. A więc zaczynając... Nie wiem, czy nie przesadzę z opisem, ale narodził się pan na nowo, można powiedzieć. Myślę, że tak. No, to jest moje odkrycie, że robię to każdego dnia, ale obym tak robił, bo wtedy wiesz, ja bardzo mocno to linkuję dzisiaj z życiem duchowym, Kacper. Ja to nawet tego nie rozdzielam i nie powinniśmy rozdzielać. Energia, power na nowo i też taka nadzieja, że każdy dzień może przynieść coś ciekawego, nowego. Something good going to happen today. Nie? Czyli każdego dnia wstaję i najważniejsze słowa to ja wiem, że coś dobrego się wydarzy. Jest 2013 rok, jestem tym oficerem operacyjnym. W większości czas spędzam w bazie, na służbie zmiennej, w systemie zmiennym. I 28 sierpnia 2013 mam wolne akurat od służby, cały dzień biegam, dużo biegałem wtedy, tak mnie to napędzało, lubiłem zresztą biegać, ja odkryłem też taką pasję właśnie w bieganiu. I jest ten dzień wtedy, ja po bieganiu wchodzę do swojego mieszkalnego kampu i dochodzi do wybuchu potężnego, bardzo potężnego wybuchu i to baza wtedy na tej 13, bo to była 13 zmiana polskiego kontyngentu wojskowego, bo często ostrzeliwano. Mm-hmm. Kontyngent się zmniejszał i to jest, wiesz, jaka jest synergia, jaka zależność. Ilość naszych patroli, żołnierzy w strefie się zmniejszał, to zwiększała się aktywność terrorystów. Tak, tak. Duża, największa baza, stolica prowincji, miasteczko, duża baza, coś około 2,5 tysiąca personelu, dochodzi do potężnego wybuchu, telefon wypada z ręki, ja pamiętam, rozmawiałem chyba z kimś, z chłopakami z stoku właśnie, z centrum operacji, pękają szyby w oknach, wybiegam, patrzę, bardzo blisko mnie była wielka taka chmura dymu i postanowiłem, złamać procedurę, bo jest procedura taka, że w momencie takim masz natychmiast schować się do schronu, bo nigdy nie wiadomo, czy nie spadnie coś dalej, a ja postanowiłem pobiec w kierunku tego wybuchu. Bo to w ramach jakby takich, gdyby to była moździerz albo jakiś atak rakietowy, to wtedy jest to na wypadek właśnie takiego czegoś, tak? Tak, w całej bazie są porozrzucane schrony i tam, gdzie mieszkają ludzie, żeby właśnie się ukryć, tym bardziej, że często te ataki były takie powtarzalne. To były trzy pociski w jakichś tam krótkich odległościach czasowych. W bazie łączał się taki system incoming, ostrzegania, wyłapywał trajektorię lotu i włączał się taki sygnał z megafonów incoming, była syrena. Ja biegnę w kierunku tego wybuchu, mija tam kilka metrów, ubiegłem, zobaczyłem wielką dziurę w ogrodzeniu. Po prostu jako żołnierz wiesz, nie, co się stało, to uświadomiłem sobie, że po prostu nie żaden atak rakietowy, pewnie też, ale ja zobaczyłem, co się stało, jest dziura w ogrodzeniu, to po prostu jako wiesz, nie. Doszło do wybuchu, żeby ktoś do bazy wbiegł. Wracam po kamizelkę, hajam, wróciłem z powrotem, jakby z powrotem w tamtym kierunku i wtedy była nas już kilka osób. Od tej wyrwy, a mojego kampu mieszkalnego, ja nie wiem, jest 200-300 metrów, ale pomiędzy jest mały taki teren, Copper Hit się nazywa, tam Amerykanie mieli swoje samoloty bezzałogowe. Wchodzimy przez taką małą furtkę na ten teren, nie za bardzo wiemy, gdzie szukać tych ludzi i się okazuje, że nagle pojawiają nam się przed oczami, dochodzi do walki na takich krótkich odległościach, oni są po 10-15 metrów koło nas, jakby ukrywają się za kontenerami, albo bardziej się chyba pochowali, pogubili chyba za tymi kontenerami i dochodzi do walki. Ja w pewnym momencie widzę kątem oka kilku chłopaków od nas i postanawiam przebiec, żeby być razem z nimi, tworzyć taki tam ten rząd. I się przewracam i patrzę, że jestem cały we krwi i sobie uświadomiłem wtedy, że jestem ranny i się wycofałem stamtąd z myślą, że przede wszystkim muszę zadbać o siebie i trzeba sobie coś pomóc jakoś, nie wiem, zatomować. Nie? I ja wtedy wyszedłem stamtąd,
ale zobaczyłem, że dużo ludzi jest w schronie i mówię, nie, nie. I to jakby, to jakby ten, ja zostawiam ten wątek, po prostu to we mnie spowodowało, że ja nie poszedłem do szpitala, tylko wróciłem z powrotem na to pole walki. No i wracam z powrotem, obiegam ten teren z innej trochę strony, dużo ludzi chwyciło za broń. I są dwa pojazdy polskiego QRF-u, które ostrzeliwują wyrwę w ogrodzeniu, bo tam też do nas też prowadzi ogień. Baza jest ostrzeliwana. Inna akcja dzieje się w innej części bazy, ale to już wiedza jest moja tego nie wiem. W tej mojej sytuacji jest tak, dwa pojazdy mnie oddzielają, te, które ostrzeliwują wyrwę, od tego miejsca, gdzie byłem wcześniej. I nagle postanawiam tam pobiec. Mówiłem ci wcześniej o pamięci mięśniowej tak, i tak. O tym, ja większość służby spędziłem w zwiadzie i moim głównym zadaniem było biec tam, gdzie było zagrożenie. Ja po prostu, mi to powiedział mój przełożony automatyzm. Po akcji całej. Tak, po tej akcji mi to powiedział, bo ja go zapytałem, a on mnie pytał, wiesz czemu tam pobiegłeś? No bo wy w tym plutonie rozpoznawczym zawsze biegliście w kierunku tego natarcia, nie? I po prostu ja sobie później to analizowałem i teraz się też z tego uśmiecham, że to właśnie tak jest. I ja pobiegłem i dla mnie to było mało bycie tam po prostu, nie? Że jakby jesteśmy na jakimś posterunku. Wiedziałem, gdzie są te terroryści, pobiegłem w tamtym kierunku i w tym momencie nie tylko ja tak pomyślałem. Pobiegł za mną młody chłopak, odwróciłem się do niego, taki pamiętam szczery uśmiech, białe zęby, w koszulce był, miał karabin w ręku, M4. To były ułamki sekund. Ja się patrzę na niego, on się patrzy na mnie i on mi dał takie zapewnienie, jest wszystko w porządku. To wiesz, to nie, oczami bardzo dużo powiesz. Tak, tak, tak. Już, no, wcale to też nie jest potrzebne w boju, tylko ktoś cię zapewnił, że jest za tobą i dla ciebie to jest nieprawdopodobne ważne. Nie jesteś wtedy sam. I to już, ja już wtedy byłem chojrak, że ja nie jestem sam w takiej parze, on jest za mną, jestem z przodu, ktoś tam się jeszcze pojawia, prowadzimy ogień, szczątki tych terrorystów, to wszystko takie ułamki sekund. Nie? Ja sobie teraz mówię dosyć szybko, ale mówię to też tak wyciągam, żeby trochę też postarać się oddać. Tak jak akcja się dzieje. Tak, no, dzieje się po prostu akcja. Na końcu takiego linii kontenerów, w której my idziemy właśnie wzdłuż takiej linii kontenerów, jakby to czesząc razem i mi przede mną wyskakuje gość, to było kilka metrów dosłownie, ja nie wiem, 5 metrów, 6, a prowadzę do niego ogień, nie tylko ja, bo ktoś tam do niego też strzelał, taki ogień krzyżowy, pamiętam to, pamiętam też jak wypadł granat, który się toczył obok mnie, też nie wybuchł, to jest, no to są też takie rzeczy, które mi się zlinkowały i kiedyś mi się, później, ja tego nie pamiętałem, ale tak nie o tym. I co się dzieje? Mi się kończy tu amunicja, w tym momencie dochodzi do ostrzału jeszcze i wybuchu z drugiej strony, za moimi plecami. I ja wręcz wyrzucam karabin, nie mam czasu go zmienić, tylko muszę się schować, muszę się jakby wycofać stamtąd, zejść z tej linii ognia. Okazuje się, że jestem ranny, wtedy się też tak orientuję, no to rzeczywiście trzeba byłoby się tu ogarnąć. Przechwytuje mnie kumpel, który mnie ewakuuje do szpitala. Jestem na łóżku szpitalnym w polowym szpitalu amerykańskim i wnoszą tego chłopaka, który był za mną, za kilka minut po. I lekarz mówi, że nie żyje. I słuchaj, to był chłopak, który uratował mi życie, który stał, który wtedy za mnie pobiegł. Mówię chłopak, dlatego że ja jeszcze nie wiedziałem, że to był chłopak, który miał na imię Michael, który miał 24 lata, był żołnierzem 10. Górskiej Dywizji Piechoty, był po kursie Ranger i jego rodzice mówią, że on zawsze taki był. Rodzice, którzy jednego syna. Mówią, że on zawsze taki był. To już jest ta wiedza po wydarzeniach. Dzisiaj ta łączność duchowa moja i rodziców tego chłopaka jest też niezwykła. Bracie, ten chłopak umiera na łóżku szpitalnym obok mnie, a w moim sercu się pojawia coś takiego, gdyby nie on, to do Polski przyleciałaby trumna przykryta biało-czerwoną flagą. I on pobiegł ratować drugiego człowieka z uśmiechem na twarzy. I to jest twoje pierwsze pytanie o powołanie. To jest właśnie powołanie. On miał, to była taka petarda, prawdziwa petarda. Jestem po to, odkryłem swoje powołanie. Zawsze taki był, powtarzali jego rodzice i powtarzają w wielu wywiadach. Michael był taki zawsze. Zawsze był gotowy pomagać, zawsze był otwarty. Na podwórku, kiedy grali w piłkę, i zawsze mówił, że chce być obrońcą ojczyzny. I powiedział kiedyś, ten młody chłopak,
że jest największym patriotą, którego znam. Powiedział to o sobie. Czuł tak głęboko, że wpasował się właśnie do armii. On się tak idealnie wpasował. Był tym brakującym puzzlem i on spędził życie, miał tylko 24 lata. Tak mówią też o nim kumple, że to był, na nim można było zawsze polegać. On był powołany, tam, można powiedzieć, do tego wojska. To było znowu to powołanie. Tak, tak. Powołanie. Jakby ty możesz mieć naprawdę, możesz mieć wpływ, tak się wiesz, tak się zmienia świat. Możesz mieć wpływ na to miejsce, w które jesteś, możesz je przemienić wręcz, jeśli odkryjesz powołanie w tym, co robisz. Może by tak, że się gdzieś męczysz, widzisz, że ten cały potencjał to nie jest to miejsce. Więc to się nie bój zmian. Warto szukać tego powołania, szukać miejsca, gdzie się naprawdę wpasujesz. Ja mówię teraz, bo mi się to bardzo mocno linkuje, bo ty zapytałeś dzisiaj mnie na początku powołanie, a ja ci dzisiaj mówię o Michaelu, o Lisie z Nowego Jorku, który ratuje mi życie, jest za moimi plecami. Nie patrzy nawet na to, że nie zabrał kamizelki i hełmu, bo nie miał na to czasu, ale świętą dla niego rzeczą było wykonać zadanie, a wtedy jego zadaniem było ratować drugiego człowieka. Ja jestem nieprawdopodobnie też wdzięcznym Bogu za to, że mogłem też widzieć wtedy ten kunszt tych żołnierzy, to oddanie, bo wielu tych ludzi wtedy walczyło. O wszystkim nie mogę powiedzieć, bo tych akcji było wtedy wiele. Akcja trwała dosyć długo, ale to naprawdę, to ja widziałem, bo to chyba ta rozmowa dzisiaj nam o tym powołaniu się przebija. Mogę ci tylko powiedzieć jeszcze jeden fakt, kiedy leżałem na łóżku w szpitalu już polowym polskim po segregacji rannych, kiedy co jakiś czas włączał się system incoming, to znaczy było duże zagrożenie ostrzału rakietowego i moździerzowego, to pielęgniarka kładła moją kamizelkę kuloodporną na mnie, żeby mi się nic nie stało. To jest powołanie, Kacper. A jej zadaniem było ratować drugiego człowieka. Żołnierze, którzy leżeli wtedy w namiocie, w polowym szpitalu na misji, w czasie, gdzie baza była atakowana. Ale jej zadaniem było uratować to życie, bo zostało to życie jej powierzone. To jest dla mnie definicja służby. Jak samo definicja służby i powołania jest to, co zrobił Michael. On nie miał kamizelki i hełmu jak ja, bo nie miał na to czasu. Dla niego ważniejsze było to, co zrobił. I wiesz co, w tej całej historii jest jeszcze wiele momentów poruszających mnie osobiście takich, ale też odkryć nieustannie tego właśnie powołania, kiedy ja kilka tygodni po tym wydarzeniu niestety jestem rotowany z Afganistanu i lecę do Polski, a konkretnie do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z rodzicami poległego młodego amerykańskiego żołnierza. A lecę do Nowego Jorku. Co pan właśnie myślał przed tym spotkaniem? W sensie, jakie emocje? Czy to był bardziej strach? Czy to był bardziej smutek? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja tylko pamiętam, ja tylko doskonale to wiem, jakby kurz nie opadł z tych wydarzeń, to w ogóle nie wszystkie te myśli są takie nazywalne wręcz. No tak, bo przede wszystkim, to tak od ciężko przede wszystkim, nazwać. Tak, przede wszystkim, wiesz, jestem zrotowany wcześniej z Afganistanu, wiem, co się już dzieje, gdzie ja jadę, mam za chwilę spotkać się z ludźmi, którzy stracili dziecko, jedynego syna. Z drugiej strony jestem też bardzo dumny, jadę tam jako żołnierz Wojska Polskiego na duże spotkanie z Polonią i też wielu gośćmi. To jest, wiesz, ja nie miałem doświadczenia w tego typu spotkaniach, to zresztą obyśmy takich doświadczeń mieli jak najmniej, ale też obycie w takim miejscu, to wszystko sprawiało, że ja też czułem się dosyć mocno zagubiony i po ludzku tak, ja się obawiałem przede wszystkim reakcji rodziców tego chłopaka, przede wszystkim słów, które mogłyby paść, dlaczego ty żyjesz? Dlaczego ty żyjesz, a dlaczego nasz syn nie żyje? I wyobraź sobie... Wiele ludzi pyta właśnie Boga niekiedy, dlaczego ja, albo dlaczego to się stało? To są zawsze trudne pytania. No właśnie, takich pytań, dlatego powiedziałem, to są bardzo ludzkie obawy i to jest to, że pytamy i że pytamy Boga, to też jest naturalne. To mamy Go pytać. Nie wszystko niestety będziemy wiedzieć. Nie na wszystkie pytania otrzymasz odpowiedź. Tak. To tak jak mówiliśmy na początku też służby, one się później w ciągu naszego życia jakby
przychodzą same te odpowiedzi. Widzisz dlaczego, ale na dany czas nie jesteśmy w stanie przyjąć pewnych argumentów, nawet konkretnych, logicznych. Nie jesteśmy, nasz umysł nie jest na to gotowy. Tak, nie chcemy się z nimi pogodzić. Ja nie byłem na to, tak, ja nie byłem też, i ja nie byłem na to gotowy i dlatego we mnie były obawy. Było we mnie wiele obaw, ale to spotkanie jest o tyle ważne. Posłuchaj, kiedy ci rodzice wchodzą do holu, głównego holu w konsulacie w Nowym Jorku i wszyscy mówią o polsko-amerykańskim braterstwie broni, jest masa dziennikarzy, a ja sobie myślę, Boże, ja nawet nie wiem, co ja myślałem, a oni wchodzą, tulą mnie i mówią do mnie, thank you for your service. Mówią do mnie, witaj nasz nowy przyjacielu, witaj w naszej rodzinie. To jest niesamowite dla mnie. To jest dla mnie niesamowite. Oni wtedy nie pytali. Oni absolutnie wtedy nie pytali. Ja ich poznałem, Kacper, i wiem dlaczego. Oni w tamtym czasie tych pytań nie zadawali. Zresztą nigdy mi nie zadali i nie postawili takiej tezy, dlaczego ty żyjesz. Nigdy. Bo u nich w domu Bóg jest na pierwszym miejscu. Ja to zobaczyłem z nami. A kiedy jest Bóg na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym. Ty wiesz, kiedy zapytać, kiedy masz milczeć, jak się zachować w najtrudniejszych, ekstremalnych sytuacjach twojego życia. Dla nich to była jedna z najbardziej ekstremalnych sytuacji w ich życiu. Bo stracili dziecko, jeszcze kilka tygodni wcześniej zapukali do nich oficerowie razem z księdzem, poinformować ich o tym, że zginął już syn na wojnie, a teraz mieli się spotkać z człowiekiem, którego ten syn uratował życie. Ale mówię, to, że właśnie żyją właśnie tak, blisko Boga, wartościami, to sprawiło, że byli w stanie powiedzieć właśnie to, że Bóg działa zawsze w doskonały sposób. I zresztą oni, żebym zakończył też ten moment tej historii, chcę ci dać świadectwo tych ludzi. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu, kiedy urodził mi się drugi syn, nadaliśmy mu imię Mike, ale bardzo mocno to z żoną czuliśmy. Dla nas jest to normalne. Dzisiaj Mike ma 9 lat. Jestem w Stanach na dużej uroczystości polonijnej i są tam właśnie rodzice Michaela. I Robert mówi tak, Bóg zawsze działa w doskonały sposób. Nie po to zabrał nam dziecko, on mówi, żeby zostawić pustkę. On w tą pustkę dał nam, i on mówi o mnie, że dał nam Karola, żonę Basię, jego, naszych nowych dwóch wnuków w Polsce. I mówi, szczególnie imiennika mojego syna. Też gość traci dziecko, ci rodzice tracą dziecko, a składa świadectwo, że to był plan Pana Boga. A dumni są z syna, bo tak właśnie żył. Żył jak bohater i tak umarł. I wielokrotnie powtarzają, że niedługo się z nim spotkają. A to jest dzisiaj, Kacper, moje zadanie, żeby też o tym mówić, że Bóg działa zawsze w tajemniczy sposób. Nie na wszystkie pytania musimy zawsze znać odpowiedź, ale zawsze warto iść za tym głosem serca, który powoduje, że to powołanie jesteś w stanie odnaleźć. Jak właśnie idziesz za głosem serca, nawet jeżeli będzie tak, dzisiaj bardzo mocno to widać, że wszyscy inni będą mówili, że to nie jest tak, to ty nie masz słuchać wszystkich dookoła, tylko masz słuchać przede wszystkim siebie, że twoje, tą odpowiedź znajdziesz w sercu. Ona przychodzi w takim pokoju i to jest niesamowity krok, nie tylko w życiu duchowym, ono jest nieprawdopodobnie istotne, ale w ogóle w życiu, i wtedy zaczynasz żyć na poważnie. Odkrywasz miejsce, do którego przeznaczył cię Stwórca, po prostu w konkretne miejsce. On się nigdy nie pomylił. Ty nie przypadkiem jesteś w tej rodzinie, w tej szkole byłeś, takich ma znajomych. On ma tam dla ciebie konkretną misję. To są piękne słowa. I ja tą misję właśnie... Właśnie Pan kontynuuje i szerzy. I to jest przepiękne świadectwo. Nam niestety powoli czas się kończy. Ale myślę, że ta historia jest, no, mnie niesamowicie poruszyła i jest to dla mnie po prostu, no, jak to mówią Amerykanie, speechless, bez słów chciałem zakończyć, ale jakimi słowami trzeba zawsze spiąć klamrą. Jest to niesamowite i po prostu dziękujemy też w ramach po prostu tego szerzenia się tą historią i tym, że powołanie, bo nie myślę, że dzisiejsza rozmowa mogłaby mieć tytuł powołanie po prostu. I byłoby to takie spięcie tego wszystkiego jedną piękną klamrą powołania, że jesteśmy powołani do czegoś w życiu i sami musimy to odkryć. Ja tylko chciałem tutaj zakończyć w taki sposób, że ci chciałem podziękować.
za to zaproszenie, za ten czas i no dzięki bardzo. Mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia i dziękuję pięknie raz dzięki. jeszcze. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie.